Pokój dobro. Pokój dobro. Dzisiaj zajmiemy się trudnym tematem związanym z homoseksualizmem. Otóż otrzymaliśmy pytanie. Jaka jest propozycja Kościoła katolickiego dla osób homoseksualnych, biseksualnych? No właśnie, czy Kościół nie zabrania prawa do szczęścia? Właśnie, bo Kościół swoimi poglądami, swoją nauką unieszczęśliwia, tak przynajmniej twierdzą te osoby, unieszczęśliwia ich, nie dając im prawa do szczęścia, jakoby szczęście miało być, czy szczęście miałoby wypływać właśnie z relacji między dwojgiem osób, a ze współżyciem, czyli zabraniając im prawa do seksu, zabraniają im prawa do szczęścia. No i właśnie co w zamian Kościół może im dać? Do zawierania związków, nie małżeństw, związków tak. Ludzi o tej samej płci. Znaczy, no dotykamy tutaj znowu tematu trudnego, pewno bardzo delikatnego, no bo jest to pewne nieszczęście, tak? Tak na to patrzymy, pewne nieszczęście tych osób. No i trzeba starać się jakoś pomóc. Ale na pewno chciałbym też jeszcze dopowiedzieć, że przed tym odcinkiem to też nie są tylko i wyłącznie nasze opinie, ale też i zasięgaliśmy porad u psychologów, u praktyków, u terapeutów, którzy zajmują się sprawą homoseksualizmu i no właśnie, też będziemy się posiłkowali tutaj ich, ich doświadczenia. Znaczy fundamentalny błąd, który tutaj się pojawił w tym pytaniu, w tym myśleniu, znaczy no tak myślę, że to nie jest jakiś zawiniony błąd, ale właśnie utożsamianie szczęścia z życiem seksualnym, tak? Nie mogę współżyć? Nie mogę być szczęśliwy. Kościół zabrania współżycia, Kościół odbiera mi prawo do szczęścia. Czyli wynika z tego, że szczęście ludzkie, szczęście człowieka byłoby powiązane wyłącznie z życiem seksualnym. No bo skoro tak, skoro Kościół zabraniając grzechu, jakim jest współżycie seksualne poza małżeństwem, pozbawia człowieka szczęścia. No o tym pamiętam, kiedy mówiliśmy w odcinku o czystości przedmałżeńskiej, to też pamiętam, że wspominałem, że no, wtedy okazałoby się, że miłość, jeżeli równałaby się tylko i wyłącznie pożycie, no to co z tą miłością rodzicielską, siostrzaną, bratnią, przyjacielską też, nie? A więc tutaj już taka nieprawidłowość w całym rozumieniu, że szczęście równa się możliwość życia seksualnego. Co Kościół daje, jaką daje ofertę osobom, które mają problemy czy skłonności homoseksualne? To wszystko, co proponuje innym osobom żyjącym poza samotności, poza związkiem małżeńskim, czyli czystość. No dokładnie tak. Czystość. No proste. Natomiast różnica jest taka, żeby ktoś przypadkiem nie pomyślał, że w związku z tym jaka jest różnica między, skoro jedna osoba ma żyć w czystości heteroseksualna i homoseksualna ma żyć w czystości, no to jaka jest różnica właściwie między tymi dwoma, z punktu widzenia Kościoła, otóż taka, że osoba o skłonności homoseksualnej nigdy nie będzie mogła realizować tej miłości homoseksualnej w sposób niegrzeszny w jakimś związku. Nie? Dlatego, że jest to pewne nieuporządkowanie wewnętrzne, które dyskwalifikuje zawarcie chociażby małżeństwa właśnie. Ale co nie oznacza, że osoby ze skłonnościami homoseksualnymi nie mogą się z tego wyleczyć, bo są prowadzone terapie osób ze skłonnościami homoseksualnymi i terapie również ze skutkiem. No ale taka osoba musi chcieć takiej terapii się poddać. No jak opowiadają też znawcy problemu, to jest bardziej terapia dotycząca życia emocjonalnego niż seksualnego. Jeden ze znanych właśnie terapeutów zajmujący się problemem homoseksualizmu miał stwierdzić, że właściwie homoseksualizm czy problem homoseksualizmu niewiele ma wspólnego z seksem. Bardziej chodzi tu jakąś wrażliwość, jakieś nie wiem czy skrzywdzenie emocjonalne, nie wiem jakiego tutaj sformułowania użyć, ale głębokie zranienie. Tak, że bardziej chodzi tutaj o to życie emocjonalne, o takie no, czynienie też z siebie potem ciągle ofiary, takie troszeczkę litowanie się nad sobą, narzekanie. No zobaczcie, oni, no przepraszam, ale tak to wynika również z tego, co na przykład na media podają. Oni ciągle się czują pokrzywdzeni.
ciągle się czują dyskryminowani. Nikt przecież publicznie palcami homoseksualistów nie wytyka, a oni ciągle organizują parady równości, domagając się praw. No ale no, nikt im nie zabrania prawa do takiego normalnego życia, jak każdy inny obywatel. Oczywiście tutaj sprawa moralności, sprawa tych związków, które są, no powiedzmy, nieuporządkowane, nieprawidłowe, do których zaakceptować nie można. Raz się powiedziało na ten temat i tak zostaje. I ciągle oni się czują pokrzywdzeni, ciągle organizują, ciągle coś tam nie... ciągle takie jakby narzekanie. No takie odnoszę wrażenie, nie wiem, czy dobrze. No coś w tym jest faktycznie też, że co Kościół oferuje? Kościół oferuje dokładnie to samo, co wszystkim innym żyjącym bez ślubu kościelnego. Życie w czystości. Dokładnie tak, życie w czystości. No. No właśnie, a aby móc zawrzeć związek małżeński, będzie pewnie potrzebna porada specjalisty. Nie jest to łatwa terapia. Z tego, co słyszałem, nie jest to łatwa terapia i nie każdy, no właśnie, chce się jej poddać, bo ona dotyczy właśnie, no tak jak mówiłem, też tej sfery emocjonalnej. No właśnie. Ale jest możliwe i są sukcesy, i są kliniki, i rzeczywiście można dać sobie pomóc. Przysyłajcie dalej pytania na adres bez sloganu @franciszkanielet. Pokój dobry. Pokój dobry.